się mega cieszę w ogóle. Serio, dużo pomogło mi waszych znajomych tam z roków przeróżnych. Jak kogokolwiek tylko osobiście znałem z innej uczelni, to po prostu halo, halo, pomożesz mi? Słuchaj, jest taka akcja, robimy kurs EKG. Znaczy, robimy, ja robię. Czy dasz radę, żeby dotrzeć do większej ilości osób? Bo wydaje mi się, że jakby... Bo w ogóle teraz robię te filmiki i robię reumatologię i na pewno zdaję sobie sprawę, że ta reumatologia to nie jest coś takiego, co nie wiem, jara wszystkich albo w tym momencie ma, więc to jest już takie bardziej specjalistyczne, tam pod względem, no nie wiem, już bliżej przygotowań do leku. A EKG to jest coś tak jakby podstawowego, uniwersalnego, a jednocześnie ja sam jakby zdaję sobie sprawę, że jest ogromny niedosyt. Jakby godzin dydaktycznych normalnie na uczelni, które są poświęcone na naukę EKG, jest mega mało. Ja pamiętam, chyba na trzecim roku mieliśmy chyba 2 godziny, gdzie po prostu zostało nam w 2 godziny po prostu tempem karabinu maszynowego wyłożone wszystko po prostu na temat EKG, co się dało. No i bądź mądry, pisz wiersze. Super fajnie, wszyscy wyszli oszołomieni, po prostu nie wiedzieli, jak się nazywają i to było chyba wszystko z EKG, co było chyba wtedy na tym trzecim roku. Nie? A na czwartym w sumie nie było dużo, dużo lepiej. Były kolejne 2 godziny, więc jeżeli ktoś na przykład na fakultet jakiś się nie zapisał albo coś, to no to jest mega problem z tym. Dobra, wybiła godzina 15, więc ja wchodzę w tryb prezentera i zaczynamy ten kursik. Więc tak, to jest część pierwsza, wprowadzenie takie w ogóle, co to jest EKG, o rytmie serca, o osi serca, elektrycznej serca. Dzisiaj jest wtorek, a w czwartek, czyli za 2 dni, spotkamy się już na drugim spotkaniu. Mam nadzieję, że zdążę prezentację zrobić do tej pory. W ogóle, co to jest EKG? No to EKG, no to wszyscy raczej wiemy, że to są te takie śmieszne takie rysuneczki, co wychodzą z takiej maszyny na papierze, że tam długopis pisze i tam co się dzieje w sercu. Czyli tak naprawdę EKG to ono sczytuje wszystko, co się elektrycznego dzieje w sercu. A wszystko, co się elektrycznego dzieje w sercu, to się dzieje w związku z układem bodźcoprzewodzącym serca, który właśnie teraz zobaczymy. I tutaj jest taki schemat tego, jak wygląda układ bodźcoprzewodzący serca. Czyli tak, to co powinniśmy wszyscy znać, że jest... sobie włączę jakiegoś wskaźnika chyba. Że jest... węzeł zatokowo-przedsionkowy u ujściu żyły głównej górnej, który jest pierwszorzędowym rozrusznikiem. Co to znaczy? Znaczy, że on jakby wymyśla, nadaje i przekazuje rytm serca, jaki ma być w danej chwili, tak? Ile na minutę ma lecieć? No to tutaj właśnie ten pierwszorzędowy rozrusznik, jak widzicie, to jest między 60 a 100 uderzeń na minutę, on nadaje taki rytm. I dalej lecą te impulsy przez przedsionki, które pobudzają do węzła przedsionkowo-komorowego i tutaj pęczka Hissa, zanim on się zaraz tutaj podzieli. I ten węzeł przedsionkowo-komorowy to jest tak zwany rozrusznik drugiego stopnia, który mniej więcej potrafi tam dawać bit 40 do 60 na minutę. Drugiego stopnia mówię dlatego, że gdyby rozrusznik pierwszego stopnia w jakiś sposób został uszkodzony, coś się z nim stało nie tak, no to właśnie ten węzeł przedsionkowo-komorowy jako ten rozrusznik drugiego stopnia jest w stanie zastąpić jego działanie, tak? I potem lecą tutaj te pęczek Hissa się dzieli na prawą i lewą gałąź, tam od nogę pęczka Hissa i dalej już tutaj w mięśniu komory serca są włókna Purkiniego, które są rozrusznikiem trzeciorzędowym, dlatego też, że gdy jeżeli coś się mega tam sknoci i spieprzy, no to same mięsień sercowy i te włókna Purkiniego mogą mu nadać też taki no, dosyć wolny, ale jednak mogą mu nadać ten rytm. I to, o czym tą ścieżkę, o której wam opowiedziałem, czyli stąd, dotąd i tutaj, czyli to, jak przebiega ten impuls elektryczny, który pobudza mięsień sercowy do pracy, to właśnie widzimy w elektrokardiogramie. Teraz jeszcze spojrzymy sobie tutaj, jak to dokładnie ma się do siebie, bo wiemy,
wszyscy, że taki pojedynczy impuls od pobudzenia i skurczu przedsionków do skurczu komór i repolaryzacji na końcu, to właśnie się zamyka w takim jednym bo zerknąłem tylko na pytania. Tak, to jest nagrywane, słuchajcie, w momencie, kiedy live się skończy, to w formie filmu jakby to, co tutaj się działo, będzie nagrane i będzie po prostu na YouTubie, więc jakby nie martwcie się, jeżeli wam coś umknie, czy coś, będzie można do tego wrócić. Więc tak, wracamy. Jest załamek P. Załamek P, który właśnie symbolizuje ten impuls elektryczny, który rozchodzi się z węzła zatokowo-przedsionkowego po mięśniu przedsionków, tak? I właśnie to P oznacza tą depolaryzację przedsionków między P i tutaj zaczyna się zespół QRS. Czyli tak, od P do Q to jest przerwa pomiędzy pobudzeniem przedsionków a pójściem do komór. Właśnie ten węzeł przedsionkowo-komorowy, czyli ten drugi, ten, który jest tutaj, on pełni rolę takiego zwalniacza. On sprawia, że potrzeba trochę czasu, zanim ten impuls z przedsionków pójdzie dalej na komorę, ponieważ to musi się kurczyć odpowiednio hemodynamicznie, wydolnie, tak? Czyli przedsionki, potem dopiero komory. I tutaj już mamy zespół QRS, który właśnie symbolizuje rozejście się tego impulsu elektrycznego po komorze serca i jednocześnie tutaj jest indukowany skurcz serca. I ostatecznie załamek T, który zawsze jest na końcu, on właśnie nam pokazuje repolaryzację komór, która już się dzieje po skurczu. Wracając do spraw takich technicznych z EKG, to wiemy, że mamy elektrody, czyli te takie przyczepce, które musimy odpowiednio na człowieku nalepić. Więc są przyczepce takie kończynowe, które powinniśmy zakładać na zwilżone szmatkami kończyny. I teraz tak, nie wiem, jakby nie będę wchodził w te jakieś takie rasistowskie rymowanki. Zapamiętajcie to sobie jak chcecie. W każdym razie na prawej ręce musi być czerwona elektroda, na prawej nodze czarna, na lewej nodze zielona i na lewej ręce żółta. I to są właśnie te elektrody kończynowe, z których będziemy otrzymywać odprowadzenia kończynowe. Ale co to są te odprowadzenia, to powiemy sobie zaraz. I oczywiście są jeszcze elektrody przedsercowe, które właśnie, tak jak to powiedziałem, nakładamy przed sercem. Są dokładne zasady, w jaki sposób tutaj w czwartej przestrzeni międzyżebrowej, raz, dwa, trzy, cztery, tak, w czwartej przestrzeni międzyżebrowej V1, one mają oznaczenia i potem najpierw po prawej, potem po lewej stronie, potem w piątej przestrzeni jest V4, a trójka pomiędzy nimi mniej więcej na żebrze, no i potem w kierunku pachy już w tej piątej przestrzeni międzyżebrowej V5, V6. V6 powinno być mniej więcej w linii pachowej środkowej przyczepione. I to są właśnie te elektrody przedsercowe, to są kończynowe. I jeżeli już wspomniałem o takim słowie odprowadzenia, na pewno wielu z was wie, co to jest odprowadzenie, ale może są tacy, którzy nie wiedzą, co to znaczy odprowadzenia. Bo w ogóle powiedziałem, że to EKG pokazuje, jak przebiega ten prąd. No ale musimy mieć jakieś punkty odniesienia, w jaki sposób my to patrzymy, my to obserwujemy. Czyli tak. Zawsze, jeżeli mam, tutaj wyobraźcie sobie, że tutaj ten człowieczek, który stoi, to on właśnie ma na sobie przyczepione elektrody właśnie te kończynowe. I tutaj powiedzmy jest jego prawa ręka, tutaj ma czerwone, tutaj ma żółte. I chodzi o to, że każda z tych elektrod, jedna jest dodatnia, a druga jest ujemna. I ona w pewien sposób, ta elektroda dodatnia, sczytuje to, w jakim kierunku porusza się ten impuls elektryczny. Jeżeli impuls elektryczny w sercu porusza się w tym kierunku, powiedzmy, tak, załóżmy, że tu jest serce
i mniej więcej w tym kierunku, czyli zbliża się do elektrody tej dodatniej. Jeżeli się zbliża do elektrody dodatniej, to wychylenie QRS, czyli tego, bo QRS pokazuje nam to, co się dzieje w pobudzeniu komory, czyli wtedy wychylenie QRS-u będzie do góry, jeżeli będzie w kierunku plusa. I odprowadzenie pierwsze to jest odprowadzenie, które właśnie przebiega od prawej ręki do lewej ręki. Odprowadzenie drugie od prawej ręki do lewej nogi. Odprowadzenie trzecie od lewej nogi do, od lewej ręki do ostatecznie do lewej nogi. I to są te trzy podstawowe pomiędzy tymi punktami, ale ostatecznie są też dodatkowe odprowadzenia. Odprowadzenie AVF, a oznacza augmented, czyli wzmocnione, tak jak tutaj, żebym mówił głośniej, trzeba było wzmocnić mikrofon, tak tutaj trzeba było wzmocnić tą falę, ponieważ tu punktem odniesienia nie jest ani jedna, ani druga ręka, tylko jakby wypadkowa z tych dwóch rąk. Czyli jakby chodzi o to, że ta elektroda właśnie ten szczytuje impuls, który idzie właśnie w kierunku AVF, foot, stopy. AVL, left, jak lewa ręka, czyli to, co bezpośrednio mniej więcej od środka ciała idzie w kierunku lewej ręki i R, prawej ręki. I teraz w ten sposób, że te odprowadzenia takie są, tak samo odprowadzenia przedsercowe, które tutaj popatrzycie, są przyczepione na klatce piersiowej, działają w ten sposób, że to odprowadzenie jest elektrodą w tym momencie dodatnią, a wypadkowa z pozostałych jest tą elektrodą ujemną, czyli jakby środek ciała, tył jest właśnie tym ujemnym punktem, a tym punktem dodatnim tutaj w każdym odprowadzeniu jest po prostu ten punkt, który przylepiliśmy właśnie tą elektrodą na klatce piersiowej. Czyli za każdym razem, jeżeli impuls będzie po prostu szedł w kierunku tego odprowadzenia, tego przylepca, to wtedy QRS będzie dodatni, tak, będzie wychylony do góry. Ale zaraz jeszcze do tego wrócimy. Najważniejsze, co jest powiedzieć, że w odprowadzeniach tych właśnie kończynowych my patrzymy na serce w płaszczyźnie czołowej. To znaczy, że wiemy, co w impulsie elektrycznym dzieje się, kiedy on leci w prawo, w lewo, do góry, na dół, ale to jest, nie ogarniamy, co się dzieje przód, tył, no nie, tego nie jesteśmy w stanie określić, ale to, co się, czyli jesteśmy na podstawie tego określić, co się dzieje w ścianie prawej, lewej, w podstawie serca, w ścianie dolnej, ale nie jesteśmy, co z przodu się dzieje. I żeby zobaczyć, co z przodu, to właśnie służą nam do tego odprowadzenia te przedsercowe. Teraz jeszcze raz to, o czym powiedziałem. Właśnie to widzicie, że tutaj te QRS-y mogą wyglądać różnie. I to, co jeszcze raz powiedziałem, że jeżeli do elektrody dodatniej idzie ten impuls elektryczny pobudzający serce, to wychylenie QRS-u, tutaj jest taki symboliczny QRS-u, idzie do góry. Jeżeli ucieka od tej elektrody, nie zbliża się do niej, to mamy QRS wychylony ku dołowi. No i jeżeli przebiega prostopadle do tego, to jakby w momencie, w którym się zbliża, ten QRS może iść do góry, ale jak już minie, pójdzie w dół. Może to się wydawać trochę zawiłe, ale zaraz zobaczycie w odprowadzeniu właśnie elektroda ta dodatnia widzi ten kierunek prądu, w którym ten prąd zmierza. Jeszcze raz to, co ja wam powiedziałem, czyli na podstawie tego jesteśmy w stanie określić, widzicie, tu jest płaszczyzna czołowa, czyli widzimy, co się dzieje od góry, z boku, z prawej, z lewej, a tutaj przedsercowe, te czerwone, widzimy, co się dzieje na przedniej ścianie serca. Na podstawie tego tutaj macie zapis EKG, taki najbardziej typowy, w którym są mianowicie odprowadzenie pierwsze, drugie, trzecie, pamiętacie? Pierwsze, drugie, trzecie oraz AVR, AVL, AVF, czyli to są te odprowadzenia w kończynę, tak? W stronę lewą, prawą tutaj są oraz od V1 do V6, które po prostu symbolizują te przedsercowe od V1 do V6. I na podstawie tego, co ja wam powiedziałem, widzicie sobie fajnie, że tutaj są elektrody dodatnie zarówno do odprowadzenia drugiego i trzeciego, jak i do AVF, czyli tego tam stopy, tak? Czyli skoro tu jest dodatnia, to jeżeli impuls idzie w tą stronę, to one będą szczytywały to, co tu się dzieje
na spodzie serca, czyli dlatego 2-3 AVF to są odprowadzenia, w których obserwujemy, co się dzieje na dolnej ścianie serca. To co, a teraz spójrzmy tutaj na bok lewej komory, prawda, który jest po tej stronie, jakby z którego odprowadzenia widzimy, co tu może się dziać. AVL i jedynka, która przebiega tutaj i w tym miejscu ma dodatnią elektrodę, czyli jakby z tej strony patrząc, no też V6, V5, tutaj to też są te przednioboczne V5, V6, one też właśnie tutaj patrzą jakby na tą część serca. No i oczywiście od V1 do V5 to są odprowadzenia przednie. Teraz troszeczkę jeszcze wrócimy do takich aspektów technicznych, czyli papier. Papier na EKG składa się z krateczek, z dużych kwadracików i z małych kwadracików. Każdy duży kwadracik to jest 5 na 5, czyli łącznie 25 małych kwadracików, ale no co z tego wynika? Ojej, coś mi się tu w grafice trochę przestawiło, ale słuchajcie, najważniejsza rzecz, żeby wiedzieć, że jedna duża kratka, jej długość, czyli jednej długiej kratki, to jest 200 milisekund. Aha, bo najważniejsze, co chciałem Wam powiedzieć, że to pokazuje nam, jak te załamki pokazują się w czasie, bo papier przesuwa się tam z jakąś prędkością na minutę. Standardowo papier przesuwa się 25 mm na sekundę. Widzę, że niektórzy zadają mi pytania, odniosę się do tych wszystkich pytań w momencie, jakby jak już dojdziemy do końca, no nie, bo jakby ja mam tutaj widok prezentera i nie mogę na bieżąco patrzeć, co tu piszecie, ale jakby odniosę się do większości rzeczy, które mówicie. Teraz tak, duża kratka ma 200 milisekund, jedna mała to jest 40 milisekund. To jest ważne do zapamiętania, bo później poruszamy się po tym, że jeżeli sprawdzamy w EKG, czy wszystko jest ok, albo nie jest ok, no to po prostu patrzymy na przykład załamek P ile trwa, odstęp PQ ile trwa, czyli od początku P do początku QRS-a ile trwa. I musimy wiedzieć, jakby mieć jakiś wyznacznik tego, tak? No to oceniamy właśnie na podstawie tego, że w górę tutaj, bo patrzymy te kratki tak są, ale w górę jest prezentowane nam tak zwane napięcie, że w zależności jak wysokie są te załamki, to one mają określone napięcie. Zazwyczaj jedna mała kratka to jest 1 mV. Uff, dobra. I jeżeli już powiedzieliśmy sobie, możliwe jest też, że papier będzie się przesuwał 50 mm na sekundę, czyli to wszystko będzie takie dłuższe, rozlazłe, czyli po prostu wtedy wszystko jest dwa razy większe. To wtedy musicie po prostu sobie to przeliczyć tam matematycznie, ale zazwyczaj 50 się w ogóle nie używa, ale jak na to trochę popatrzycie z głową, no to po prostu wszystko jest dwa razy dłuższe albo krótsze, no tam w zależności które rzeczy. 50, no na przykład się stosuje, jak ktoś ma mega tachykardię i bardzo szybko bije, no to ciężko, żeby 25 mm na sekundę wszystko było fajnie widać, albo u dzieci, które mają po prostu, szybko im bije serce, tak? Przejdziemy już do naszego dekalogu opisu EKG, czyli 10 punktów. Punktu 9, 10 nie widzicie, bo jest zasłonięty pewnie moją buzią, ale dzisiaj opiszemy sobie tylko punkt pierwszy i punkt drugi, a po dalszych punktach przejdziemy sobie w momencie już kolejnych naszych spotkań. Najpierw powiemy sobie o rytmie serca i nauczymy się opisywać ten rytm serca. No to skoro już tak, a potem zajmiemy się osią elektryczną serca. Więc tak, rytm elektryczny serca. Co musimy na przykład wiedzieć? Po pierwsze, skąd pochodzi ten rytm? Czyli tak jak mówiłem na samym początku, czy prawidłowo wywodzi się z węzła zatokowo-przedsionkowego, jak szybko bije serce i czy serce nam bije miarowo. Najpierw pokażę Wam metodę, w jaki sposób obliczyć, jak szybko to serce bije, czyli ile jest uderzeń na minutę. Nazywamy tą metodą dużych kratek, czy tam metodą 300. Zasada jest bardzo prosta. Po prostu musicie policzyć, ile dużych kratek EKG jest pomiędzy dowolnymi, jeżeli to jest rytm miarowy, dowolnymi po prostu QRS-ami. Na przykład możemy wybrać ten i ten.
Widzicie, ponieważ chodzi o to, że on jest równo na początku dużego, małej, dużej kratki, tak? Czyli tutaj mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą i kawałek. Nie, no średnio cztery, widzicie? Są cztery duże kratki pomiędzy jednym QRS-em a drugim QRS-em i wtedy po prostu liczbę 300 dzielimy na ilość dużych kratek pomiędzy QRS-ami. W tym wypadku 300 dzielone przez cztery duże kratki to jest 75 uderzeń na minutę i w ten sposób policzyliśmy rytm serca. Jeżeli już policzyliśmy, no to po prostu wiemy, czy to serce bije tak jak trzeba, czyli w zakresie od 60 do 100, co jest normokardią, powyżej 100 to jest tachykardia, czyli serce bije za szybko, a poniżej 60 to jest bradykardia i serce po prostu wtedy bije za wolno. A dlaczego? No to już powiemy sobie kiedy indziej. Ale patrzcie, tutaj jest taki przykład, dajmy na to. Widzicie, tutaj to jest odprowadzenie i to jest normalnie 25 mm na sekundę. I zobaczcie, pomiędzy jednym QRS-em a drugim, to już nie będziemy liczyć mega dokładnie, ale popatrzcie, jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9. Jest około 9 dużych kratek. Kurczę, 9 dużych kratek, czyli tak, 300 dzielimy na 9 dużych kratek i okazuje się, że to jest 33. No kurczę, mało, tak? Bo poniżej 60 to już jest niedobrze. Czyli jeszcze raz, może tutaj, o, mam pióro, to narysuję. Między nimi jest 9 dużych kratek, czyli 300 właśnie dzielimy na 9. To jest 33. No i niestety mamy tutaj bradykardię. A na przykład zobaczcie sobie tutaj. I co my tu mamy takiego ciekawego? Popatrzcie. Pomiędzy jednym QRS-em a drugim, no tutaj tak średnio, o jeny, klikłem coś. O, wiem co. Dobra. Pomiędzy jednym a drugim QRS-em są dwie kratki, czyli 105, czyli 300, już nie będę tego rysował, 300 na 2, no to jest 150, czyli mamy tachykardię taką, że o ja nie mogę, tak? Czyli no, to jest chyba dosyć prosta sprawa. Teraz tak, rytm może być albo miarowy, albo może być niemiarowy. Co to znaczy, że jest niemiarowy? Że różnica między najkrótszym a najdłuższym odstępem RR, czyli między jednym a drugim QRS-em, to co wam pokazałem te szpikulce, pomiędzy nimi jest powyżej 0,16 sekundy. Przeliczając na te nasze duże, małe kratki, po ludzku to znaczy, że do czterech małych kratek różnicy nie robi nam różnicy. Wrócimy do tego slajdu i chodzi po prostu o to, popatrzmy sobie na ten obrazek. No, wydaje nam się i na oko to widzimy, że po prostu ten rytm jest miarowy, ponieważ nie ma dużych różnic pomiędzy odstępami tymi RR, a na pewno nie takie, żeby to były na cztery kratki, bo cztery małe kratki to jest już prawie jedna duża, tak? Bo pięć to jest, pięć małych kratek to jest jedna duża, więc no taki duży odstęp, no to byłby za duży. Aha, tutaj miałem ten obrazek. No dobra. Ale na przykład popatrzmy tutaj. No i już widzimy, że jest nie tak. Czyli ten rytm, patrzcie, tutaj pomiędzy tymi pierwszymi no jest powiedzmy trzy kratki. Ale już pomiędzy tymi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Rozumiecie? Czyli na pewno więcej niż cztery malutkie krateczki z różnicy pomiędzy nimi, czyli widzicie, że to jest rytm serca niemiarowy, bo nie jest równe, nie ma równych odstępów pomiędzy kolejnymi QRS-ami, tak? Czyli to jest nierówne, niemiarowy rytm serca. Ten, który jest ok, jest miarowy. Teraz ostatnia rzecz związana z rytmem, czyli musimy określić, skąd pochodzi rytm. Pierwsze co jest pobudzone przez rytm, ten wiodący, który powinien być z węzła zatokowo-przedsionkowego, jest to tak zwany rytm zatokowy i on pobudza przedsionki. Więc skoro on jako pierwszy pobudza przedsionki, to określimy, czy jest z nim wszystko ok, czy pochodzi z tego miejsca, skąd powinien, właśnie na podstawie przedsionków.
Żeby ułatwić sobie to zadanie, istnieje taka rymowanka. If you have P-wave plus, 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 minus, plus, 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 minus, it's a sinus. To oznacza tyle, że jeżeli w kolejnych odprowadzeniach od 1 do 3 P jest wychylone dodatnio, w AVR-ze ujemnie, a w tych kolejnych dodatnio i w V1 ma taką morfologię dodatnio ujemną. Nie to, że jest albo taki, tylko że zaraz zobaczycie, w V1 on może być troszkę wychylony do góry, a później w dół. Przejdziemy do następnego. Z tego naszego pierwszego takiego przykładu pomyślmy sobie i popatrzmy właśnie o tym, z tą rymowanką sprawdźmy sobie, czy widzimy załamki P, które są tutaj na obrazku. W odprowadzeniu pierwszym widzimy, tak, załamek P znajduje się przed QRS-em tutaj. I lupy może nie mamy, ale na nasze małe oczko widzimy, że on jest wychylony do góry, czyli plus jest, tak, plus. Potem drugi, if you have plus, plus. Tutaj jest ten pipolek załamka P jest malutki, ale jest odprowadzony, ale jest mimo wszystko do góry, jak sobie przybliżymy, czyli mamy plus, plus, plus. Tu nie patrzymy, bo to jest odprowadzenie drugie, takie pociągnięte na całą długość, tak, żeby widzieć na przykład miarowość, to na tym jednym załamku, na tym jednym odprowadzeniu sobie możemy na to popatrzeć. Tutaj mamy AVR, tak, czyli teraz jesteśmy, tu już jest spełnione, to jest spełnione, AVR, patrzcie, jest załamek P do dołu, czyli minus. Spełniony i teraz tak. W AVL-u słabo widać, ale jest, zaufajcie, że jest do góry, tu jest również do góry, a tutaj widzicie, że ma morfologię, tutaj jest troszeczkę wychylony do góry, on jest troszeczkę tak wychylony do góry, a potem do dołu. Czyli jest właśnie ta morfologia plus minus. Czyli if you have P-wave plus, 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 minus, plus, 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 minus, of course it's sinus. Zgodnie z tym wierszykiem zobaczyliśmy, że po prostu rytm, który tutaj jest rytm serca, jest to rytm prawidłowy z węzła zatokowo-przedsionkowego, czyli to jest rytm zatokowy. Patrzcie. To EKG, popatrzcie sobie chwileczkę na to EKG. Wydawać by się mogło, że wszystko jest cacy. Teraz tak. Ale sprawdźmy sobie z naszą może tą rymowanką, czy jest ok. I teraz tak. If you have P-wave, no i już na dzień dobry jest nie tak. Patrzcie, w odprowadzeniu pierwszym jest ujemny, tak? W drugim jest ujemny, czyli totalnie coś się pochrzaniło. Teraz możemy spróbować mniej więcej oszacować, w którym miejscu znajduje się ten punkt. Ten nieprawidłowy, nie wiem, jakiś zlepek komórek bądź co przewodzącego układu, który nam ten rytm serca nadaje. Bo już wiemy, że P-wave nie jest plus i tu nie jest plus. Jeżeli w którymkolwiek z nich jest naprawdę tak mocno widać, że jest coś nie tak, no to to nie jest zatoka. Ale spokojnie, jesteśmy w stanie określić na podstawie EKG mniej więcej, skąd pochodzi ten rytm. Teraz popatrzcie, to takie fioletowe coś, to jest serce. To jest prawy przedsionek, to jest lewy przedsionek, prawa komora, lewa komora. Wiemy, że węzeł zatokowo-przedsionkowy normalnie prawidłowy, który powinien nadawać rytm, ale który tutaj nie nadaje, znajduje się w tym miejscu, gdzie tą kropkę utworzyłem. Teraz określimy sobie, czy przedsionki pobudzane są z prawa do lewej, czy z lewej do prawej. W jaki sposób? Odprowadzenie pierwsze to jest to, co ja tu właśnie narysowałem. Tak, tutaj macie dla pomocy to tą taki jakby kompas tych odprowadzeń, tak, że to jest odprowadzenie pierwsze. W odprowadzeniu pierwszym P jest ujemne, to znaczy, że ono nie leci w tym kierunku, tak, nie leci w tym kierunku to pobudzenie, tylko w kierunku przeciwnym, czyli leci
z lewego przedsionka w stronę prawego pobudzenie. Tak? Na podstawie pierwszego. Tak? Bo jeżeli jedynka by była dodatnia, to znaczy, że leci w tym kierunku, tak? W tym kierunku. A jest ujemna, znaczy, że to musi iść wszystko w kierunku odwrotnym. Teraz spójrzmy sobie, teraz musimy, warto sobie popatrzeć, czy to pobudzenie jest z góry przedsionka, czy gdzieś tutaj może z dołu. Spójrzmy na odprowadzenie AVF, bo odprowadzenie AVF, które jest na dole, tak? AVF jest na dole, mówi nam, czy coś idzie w kierunku do dołu, czy w kierunku do góry. AVF w naszym tutaj przypadku jest ujemne. Oznacza to, że impuls nie leci do dołu. Tak, mówimy cały czas o załamku P, bo mówimy o pobudzeniu przedsionka, czyli i o tym rytmie. Czyli skoro jest ujemne, to musi iść do góry. Skoro idzie do góry, to najprawdopodobniej właśnie pobudzenie przechodzi z dolnej części lewego przedsionka. Tak? To jest takie podstawowe, chociaż wiecie, no tutaj to już robią badania elektrofizjologiczne, kardiolodzy i dokładnie w przypadku takich zaburzeń serca, ale to jest przykład dla Was, że faktycznie patrzcie, że rytm serca zupełnie nie pochodzi stąd, skąd powinien, tak? Pójdziemy jeszcze sobie krok dalej, żeby pokazać Wam, że rytm może również być dosyć nietypowy. Dopiero w dalszej części kursu dojdziemy sobie do tego, czym są pobudzenia komorowe, ale już wspomniałem Wam na początku, że też zastępczy rytm serca może iść z komór. Popatrzmy na taki krótki wycinek. Jakby mało widać tutaj cokolwiek, ale czy mamy tutaj załamek P gdziekolwiek? No nie. Załamka P nigdzie nie mamy. Mamy sam QRS, to znaczy najprawdopodobniej, że to sama komora, ona sama się pobudza. A dodatkowo pomaga nam w tym określić, że te QRS-y, patrzcie, są bardzo szerokie. Norma QRS-u, o czym będę mówił w przyszłym tym, jest do 120. Między 100 a 120 mówimy, że jest troszkę poszerzone, a powyżej 120 QRS-y są szerokie. Tutaj mamy całą dużą kratkę 120 oczywiście milisekund trwania, tak? Bo mówimy o tej szerokości. Tutaj popatrzcie, tu mamy całą dużą kratkę i jeszcze dwie. No można powiedzieć, że to jest około 7 małych krateczek. Każda mała krateczka to 40 milisekund, 4 razy 7 to jest, oj matematyko, 28, czyli 280, tak? 280 milisekund trwa to pobudzenie, tak? Czyli no na pewno jest szerokie i jest szerokie, bo jest to pobudzenie komorowe. QRS-y, które wynikają z pobudzenia ładnego, eleganckiego, z węzła zatokowo-przedsionkowego czy ewentualnie przedsionkowo-komorowego są wąskie. W tym wypadku, jeżeli komora pobudziła się sama, zrobiła to w sposób taki brzydki, ordynarny, ten impuls nie rozszedł się tak ładnie, synchronicznie, dlatego w czasie to zajęło dosyć sporo i dlatego one są poszerzone. Ale o szerokich QRS-ach będziemy mówić jeszcze później. Jeżeli jesteśmy jeszcze w temacie rytmów i sprawdzenia tego, czy mamy piły, jaki mamy załamek P i czy mamy rytm zatokowy, no to popatrzmy tutaj. Już widzieliśmy to EKG. Czy widzicie tutaj załamki P? Ja widzę, powiedzmy, ale ja ich widzę tysiące, ja ich widzę miliardy, bo to wszystko tu nam faluje, bo patologia, która pokazana jest tutaj, to migotanie przedsionków, tak? Atrial fibrillation, gdzie przedsionki cały czas się pobudzają, patrzcie, i tak naprawdę nie da się czegokolwiek tu określić, bo tych załamków P tutaj po prostu mamy tak zwaną falę migotania, tak? Taką falę migotania, małe F.
I związane jest z tym to, że również ten rytm jest zupełnie niemiarowy. Tak? Na podstawie tego obrazka pokazywałem wam niemiarowość, teraz mówię wam, on jest niemiarowy, dlatego że tutaj to migocze. A dlaczego, skoro tych pobudzeń przedsionków jest tak dużo, to też nie ma tak dużo potem przewodzenia do komór. Dlatego właśnie, że tak jak wam mówiłem, ten węzeł przedsionkowo-komorowy stanowi taką naturalną blokadę, która zapobiega rozchodzeniu się impulsu powyżej pewnej częstotliwości szybkości, przez to tak szybko nie może się po prostu rozprzestrzeniać i doprowadzić do takiego szybkiego bicia komór, tak? A tutaj przedsionki migoczą, więc nie określimy rytmu, bo to jest po prostu migotanie. Ostatnia rzecz na dzisiaj to jest oś elektryczna serca. Myślę, że jesteśmy w około tych pół godziny, ale jeszcze będę odpowiadał na część pytań. Wrócę do tych rzeczy, które może były niejasne, o osi elektrycznej serca. Czym jest ta oś elektryczna serca? W skrócie, jest to wypadkowy wektor tego, w jakim kierunku jest pobudzane serce, a dokładniej mięśnie komór serca. Tutaj macie rysunek, który pokazuje nam serce i mniej więcej ta czerwona strzałka pokazuje średni, prawidłowy wektor, w którym po prostu są pobudzane, bo widzimy, tu są przedsionki, tu jest najprawdopodobniej węzeł zatokowo-przedsionkowy i ten impuls powinien w tym kierunku zmierzać, żeby pobudzić nasze komory. Teraz musimy określić to w pewien sposób. Czyli tak. Żeby określić to, potrzebujemy najpierw dwóch podstawowych odprowadzeń, bo wyznacznikiem tego, że ta oś elektryczna, ten wektor idzie w dobrym kierunku, jest to, że idzie on w lewo i idzie on w dół. Czyli jeżeli idzie on w lewo, zobaczymy to właśnie na przykładzie pierwszego odprowadzenia, które nam w pewien sposób różnicuje, czy impuls idzie w lewo, czy impuls idzie w prawo. Będziemy patrzeć na QRS, który symbolizuje pobudzenie komór. W jakim kierunku jest on wychylony w odprowadzeniu pierwszym? Tutaj bez rysunku EKG, ale przeanalizujemy pewne możliwości później. Czyli tak, odprowadzenie pierwsze w sposób taki jednoznaczny pokazuje nam, czy coś idzie w kierunku lewym czy w prawym. Jeżeli odprowadzenie pierwsze będzie dodatnie, oznacza to, że właśnie w tym kierunku idzie impuls, tak? Mniej więcej w tym. To na razie jest odprowadzenie pierwsze. Ale też, żeby było dobrze, to musi iść w dół. Czyli to, żeby zobaczyć, jak idzie w dół, korzystamy z odprowadzenia AVF, tak? W pewien sposób dzieli nam to. Wszystko, co idzie w tym kierunku, sprawi, że w AVF-ie QRS będzie dodatni, a wszystko, co idzie w przeciwnym kierunku, to AVF będzie ujemny w odprowadzenie AVF, tak? I teraz załóżmy, że AVF jest również dodatni. Jeżeli AVF jest dodatni, znaczy to, że idzie to w tym kierunku. Czyli wypadkowa z odprowadzenia pierwszego i odprowadzenia AVF kieruje nas tutaj, że jeżeli w odprowadzeniu pierwszym QRS jest skierowany do góry, czyli jest dodatni i w AVF-ie również jest dodatni, to znaczy, że znajduje się mniej więcej w tym kierunku ten wektor, kierunek, w którym on zmierza, ten kierunek pobudzenia serca mniej więcej zmierza w tym kierunku i jest wszystko ok. Bo mówimy, że wtedy jest to oś pośrednia, czyli oś prawidłowa serca. Niestety jest też tak, że ten wektor, jeżeli idzie nawet tutaj serca, to on jeszcze jest prawidłowy. Czyli popatrzcie na ten rysuneczek, który pokazuje, kiedy jest dobrze.
I żeby określić, czy tutaj jest dobrze, bo jakby jeżeli mówimy o tym kawałku, prawda, to jak będą wyglądać te inne odprowadzenia tutaj? Jeżeli w tym kawałku przebiega w tym kierunku mniej więcej to pobudzenie, to patrzcie, to odprowadzenie pierwsze będzie dodatnie, tak? Bo to idzie w prawo, ale odprowadzenie AVF będzie ujemne, ponieważ to nie idzie, to idzie, jest już po tej stronie mocy, tak? Po tej stronie mocy, czyli jest powyżej. Jeżeli jedynka jest dodatnia, a AVF jest ujemny, to jest jeszcze mała szansa, że to pobudzenie, ten wektor jest mniej więcej jeszcze w tej strefie. I zweryfikujemy to odprowadzeniem drugim, które biegnie w tym kierunku, więc dzieli nam tą oś na pół w ten sposób. Czyli jeżeli odprowadzenie drugie również będzie dodatnie, czyli jeżeli odprowadzenie drugie będzie dodatnie, to znaczy, że mieścimy się w tym kawałku. Ale to jest strasznie pogryzmolone. Dobrze, jeszcze raz szybko przejdziemy sobie przez to. Bo możliwe jest również, że ta oś jest nieprawidłowa, tak? Bo skoro tyle czasu tłumaczysz, że coś jest prawidłowo, to znaczy, że jest opcja, że też jest nieprawidłowo. Że jeżeli na przykład AVF jest dodatni, znaczy to, że coś leci w dół, ale jedynka jest ujemna. Skoro jedynka jest ujemna, znaczy, że to nie leci w tym kierunku, tak? Tylko przeciwnym. To wtedy ta oś elektryczna serca może być w tą stronę. Wtedy mówimy o odchyleniu osi elektrycznej w prawo, czyli tak zwanym prawogramie. Jeżeli jest tak, że AVF jest ujemny, ponieważ to leci do góry, a nie na dół, przykładowo tak, a jedynka jest dodatnia, bo idzie wypadkowo bardziej w kierunku tutaj tej elektrody dodatniej, to mówimy o lewogramie. I jeżeli zarówno jedynka, jak i AVF są skierowane do dołu, mówimy tutaj o osi nieokreślonej. Tak to właśnie działa. Ale właśnie tutaj ten lewogram, że jeżeli jedynka jest do góry, a AVF jest do dołu, to patrzymy na odprowadzenie drugie, bo tutaj odprowadzenie drugie w lewogramie musi być ujemne, prawda? Teraz na podstawie EKG, bo to było takie na sucho, bo słuchajcie, w ogóle mówię o tej osi tyle czasu, a w ogóle po co jest ta oś elektryczna? Ona może wskazywać nam na przerost, na przykład. Może nam którejś z komór serca. Może nam wskazywać na zaburzenia przewodzenia wewnątrzkomorowego, jeżeli te elementy układu bodźcowo przewodzącego, na przykład w wyniku zawału, zostały uszkodzone. To wtedy sobie zobaczymy, że jest coś nie tak na podstawie właśnie odchylenia osi elektrycznej. Teraz, żeby nie być gołosłownym, na podstawie przykładu. Tak jak powiedziałem, dwa najważniejsze odprowadzenia dla określenia osi elektrycznej serca jest to odprowadzenie pierwsze i odprowadzenie AVF. Czyli tak, patrzymy. W odprowadzeniu pierwszym QRS jest dodatni, skierowany do dołu. Super, tak? Jesteśmy w tej połówce. W tym kierunku leci to. Wektor nasz pobudzenia serca. AVF jest dodatni, czyli leci w dół. I jesteśmy tutaj, czyli jesteśmy w domu. Skoro AVF jest dodatni i jedynka jest dodatnia, dochodzimy do wniosku, że jest to oś pośrednia, oś prawidłowa, normogram. Fajnie, tak? Dalej. Spójrzmy jeszcze raz, co jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest w określeniu osi elektrycznej serca jedynka i AVF. Jedynka. Gdzie patrzy QRS? Do góry, znaczy, że jest dodatni. Fajnie. W takim małym tutaj tym kole jedynka jest dodatnia, jesteśmy po tej stronie. Ale AVF jest ujemny, znaczy, że impuls nie idzie w kierunku AVF-u tu. Taki jest brzydki AVF, nie wiem czy widzicie, tu w dół, tylko do góry, czyli jesteśmy mniej więcej tutaj.
czyli można by powiedzieć, że jesteśmy w lewogramie. Ale pamiętajmy, że tutaj jest ten fragmencik taki fizjologicznego jeszcze skręcenia. Dlatego, żeby to zweryfikować, patrzymy wtedy zawsze na odprowadzenie drugie. I patrzymy w odprowadzenie drugie, gdzie QRS jest ujemny. Czyli mamy potwierdzenie, że nic tu nie jest prawidłowe. Skoro dwójka jest ujemna, to znaczy, że właśnie w tym zakresie jesteśmy po tej stronie i jesteśmy w lewogramie, czyli jesteśmy w tej ćwiarteczce. Czyli wtedy mówimy, że tutaj w sercu jest lewogram. Przyczyn może być różne, ale to będę omawiał na konkretnych zaburzeniach w sercu, które potem występują. I na sam koniec, to jest nasz ostatni slajd i czuję, że po prostu uff, bo nie mam, mam wrażenie, że może, nie wiem, już przynudzam tyle czasu, tym bardziej, że to jest takie dziwne, że jakby ja nie widzę Was, ani nie słyszę Was, więc ja nie wiem, czy ja mam kontakt w ogóle z publiką i czy ktokolwiek mnie tutaj jeszcze słucha, po tym, nie wiem, już mówimy może z 40 minut w porywie, nie wiem ilu, zaraz sprawdzę. Dobrze, ostatni slajd. Patrzcie. Tutaj, o jeny, QRS jest trochę do dołu i bardziej w dół. Czyli wypadkowa ostatecznie on jest bardziej w dół niż w górę, w jedynce. Czyli tutaj jest w jedynce odprowadzeniu jest QRS ujemny, tak? O, tu miał być nawias, o. Patrzymy na AVF. Tutaj się tym nie przejmujcie, bo tu jest pobudzenie dodatkowe jakieś. Nie wiem, na przykład czasami jest zdarzają się takie pojedyncze dodatkowe pobudzenie na przykład z komór, ale to o zaburzeniach rytmu będziemy mówić w innym momencie. I teraz tak, AVF jest dodatni? Jest dodatni, czyli w tej połówce jesteśmy, leci w dół, ale jedynka jest ujemna. Skoro jedynka jest ujemna, to jesteśmy nie w tej połówce, tylko w tej. Czyli wektor musi iść mniej więcej w tym kierunku. Skoro nakładają nam się te dwie połówki, znaczy, że ostatecznie jesteśmy w tym kwadrancie, czyli wektor pobudzenia leci w tą stronę i jest odchylony w prawo. Skoro jest odchylony w prawo, jest to prawogram. Dziękuję za uwagę. Dobrnęliśmy do końca tej pierwszej części. Czuję się po prostu mega wymęczony, jakbym wrócił z siłki, chociaż wolałbym codziennie prowadzić tutaj to spotkanie z Wami niż siłkę. I teraz patrzę w czat, słuchajcie. Słuchajcie, wezmę głęboki oddech, bo było ciężko. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Cofam się teraz w czacie z powrotem. W ogóle... powiem tak, dajcie mi minutkę, żebym ja mógł, nie wiem, napić się wody, dobra? Ja Wam na chwilkę dam ładny obrazek, a idę się napić wody i wracam za minutę i odpowiadam na te Wasze pytania, a Wy już na czacie możecie sobie je zadać albo powiedzieć, że było super i fajnie, bo ja szczerze wierzę, że było super i fajnie. Dobra, powróciłem, jestem już, patrzę na czat, ogarniam, co tu się dzieje. Cześć Julka, cześć Krzysio, głośniej, elegancko, dobrze, teraz super, teraz fajnie, wszystko śmiga. Idę przez pytania, czy ten live będzie nagrywany? Tak, on jest nagrywany i w momencie, kiedy kliknę guzik na YouTubie, że skończyłem live'a, to on zostanie zapisany i dodany na kanał, będzie dostępny na YouTube. Czy opisałbyś rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe? Rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe, będę o tym wspominał. Najprawdopodobniej chyba na kolejnym spotkaniu, bo zajmiemy się zaburzeniami przewodzenia, dlatego tutaj w tej części tego nie było. Dlaczego za, ale będzie, dlaczego załamek T ma wychylenie dodatnie?
normalnie w ogóle jakby, żeby wytłumaczyć, dlaczego załamek T ma wychylenie dodatnie, to bym musiał wejść i po prostu spojrzeć na jakikolwiek EKG, na przykład to. I powiedzieć ci tak, patrz, bo to wynika z tego po prostu, w którym kierunku jest pobudzany jest mięsień sercowy, ale zasada jest taka, załamek T praktycznie zawsze wychylony jest w tym samym kierunku, co QRS. W tym samym kierunku, co QRS, taki basic, najważniejsza informacja. Jeżeli QRS jest do góry, a załamek T jest w dół, to jest, o kurde, chyba w czwartej części spotkania będę o tym mówił. To może być niedokrwienie, albo w ogóle jeszcze inny dziad, coś niedobrego. To jest najważniejsze do zapamiętania, że QRS, żeby był i T w górę. Dobra. Czy będzie możliwość odtworzenia później? Będzie w POZ. Stare baby stosują 50. Oj, nie lubimy starych bab. Czy aby określić rytm zatokowy, musimy analizować wszystkie te odprowadzenia, czy na przykład wystarczy jedno? No, wiecie, jakby no są te metody prostsze, że tylko patrzymy na jedynkę i na VF w sumie i dla niektórych to już wystarczy, ale no pokazałem wam taką metodę elegancką, no nie? Tak, bo z AVL i trójką czasami bywa różnie, jakby, że no musimy mieć taki pewien no dystans do tego w tym, nie? Że jedynka, dwójka i AVF są najważniejsze. I oczywiście, żeby był ujemny w AVR-ze. Mordeczki, jak myślicie, czy wrócimy w tym roku na uczelnię? Nie wiem, czy wrócimy, ale tu mi się podoba. Dobra. Czekajcie, idę dalej. Wpisujcie mnie. Ej, słuchajcie, miałem w ogóle powiedzieć na samym początku, wpisujcie miasta, ale byłem tak zestresowany, że zapomniałem. Wpisujcie miasta. Skąd jesteście sobie... O nie, wakacje, sesja, zasłaniasz twarzą. Trochę zasłaniałem twarzą. Słuchamy, jest super, dzięki, było super, mega, dzięki, dzięki. Jak prawidłowo określić rytm, gdy impulsy generowane w przedsionkach nie są przewodzone do komór? No na podstawie załamków T. Miarowy rytm zatokowy 70 nieprzewodzonych do komór z częstotliwością QRS-ów. Nie, wiesz co, jak nie jest przewodzony, to w ogóle po prostu piszesz, nie wiem, czy wyśledzić komentarze, to dany Derys napisał. Słuchaj, nie, to wtedy masz po prostu blok, tak? Jakby, no to już rytmu za bardzo nie określasz. Możesz powiedzieć, no, że rytm przedsionków jest zatokowy, no bo rytm przedsionków określasz na podstawie załamków P, nie QRS, tak? Jeżeli jest tutaj blok, skoro jest nieprzewodzony, to znaczy, że jest blok, czyli to już QRS-y rządzą się swoimi tutaj prawami całkowicie, ale bo tutaj słuchajcie, bloki będą w drugiej części będą bloki i wtedy to super dokładnie opiszę, bo też nie chcę wprowadzać. Mam pytanko. Przy pochodzeniu rytmu serca określamy plus minus patrząc na załamek P, a przy osi elektrycznej na QRS. Tak, bo węzeł zatokowo-przedsionkowy, który pobudza przedsionek w pierwszym momencie, tak, to właśnie na podstawie tego to widzimy. A oś elektryczna to jest ta wypadkowa, to wielkie pobudzenie komór. A QRS pokazuje wielkie pobudzenie komór. W ogóle teraz, o, jeszcze zrobię tak. I w ogóle... A, wiem, co zrobię, wiecie? Bo chyba tu mogę kliknąć tak, że ja tu dodam to okienko z waszymi pytaniami. To okienko, gdzie wy zadajecie ta pytania mi. Transmisja na żywo.
YouTube Studio to chyba jest to. O, super, będzie widać, słuchajcie, będzie widać tutaj to okienko. Się trochę przesunę. O. Dobra, ja sobie ten, teraz na to patrzę. O, nienawidziłam EKG, teraz zaczęłam rozumieć. O, super, o to chodziło mi w sumie. W przypadku, gdy mamy niemiarowość, jak określić częstość akcji serca? A, no właśnie, jak mamy niemiarowość akcji serca, to najlepiej jest po prostu zmierzyć najkrótsze odstępy RR i najdłuższe. Czyli możecie powiedzieć, że jest akcja serca niemiarowa z częstotliwością od do, nie? Że od najmniejszej, jak najwolniejszej, do najszybszej, najszybszejszej. Było totalnie super. Czy można zweryfikować rytm zatokowy używając tylko 1-2 AVR? Tak, i to jest taki w sumie najbardziej basic, o którym nie powiedziałem, bo w sumie ten wierszyk nie zawsze w pełni się sprawdza, ale on czasami pozwala wychwycić pewne jakieś takie drobne rzeczy, bo tam, no nie wiem, na przykład profesor, który nas uczy EKG na Gumedzie, no to zawsze powtarza, że był facet, co chodził po 5 kardiologach i każdy określał rytm zatokowy na 1-2 AVR i nie zauważył, że on ma w ogóle jakiś ektopowy rytm w ogóle skądinąd i to trzeba było usunąć, bo by umarł. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O, wpisujcie miasto. Jezu, co tu się stało? Czy live będzie dostępny na czas nieokreślony? Tak. Bardzo fajnie. Jeżeli określimy, że rytm jest niezatokowy, czy tylko na podstawie częstotliwości, możemy określić, że są to pobudzenia z węzła przeciąkowo-komorowego lub komorowe. Żeby odróżnić, czy są z węzła przeciąkowo-komorowego, czy są komorowe, trzeba patrzeć, jak wyglądają załamki P. Jeżeli są z węzła, to zazwyczaj załamków P za bardzo nie widać, ale QRS-y są wąskie, bo węzeł przeciąkowo-komorowy daje ładne, synchroniczne QRS-y, a komorowe, to o czym wspomniałem, komorowe pobudzenia, to QRS jest szeroki, nie? Powyżej 120 i on jest brzydki. W ogóle, mega brzydki. Świetny film, la la la. Jakiej literatury używałeś? No, w sumie żadnej tak naprawdę. A tu TV2 jest drugą, chyba że to dzieciak z tym ujemnym TV, nie coś tam. Zmiany EKG w elektrolitowych, to może być jakiś w ogóle ekstra odcinek. Dobra. W jakich przypadkach przyklejamy elektrody przedsercowe również na prawą stronę klatki piersiowej? Jeżeli mamy podejrzenie, że jest zawał prawej komory i widzimy coś tam delikatnie V1, V2, to, bo to można zobaczyć troszeczkę prawej komory, to jak mamy podejrzenie, że to może być zawał prawej komory, no to doklejamy na prawą stronę, ale o zawałach będę mówił później. No i teraz mamy dużo, o Jezu, kolejne są jeszcze ostatnie pytania, więc jeszcze nie kończę. Czy w przypadku przerostu prawej, lewej dostępne są zmiany wychylenia załamka P na ujemny w trójce i w AVF? Jak są przerosty, to te załamki są większe albo i szersze, albo bardziej spiczaste, albo troszeczkę inaczej wyglądają, ale ja to pokażę na drugim, na którymś z kolejnych filmów. Gdy jeden są, to mamy oś nieokreśloną. Jeżeli tak, to czy to patologia, jakie jest dalsze postępowanie? Nie wiem. Nie wiem, no nie wiem, bo jakby wiecie, jakby EKG to jest jedno. A jeszcze drugie, no nie wiem, no na przykład ktoś ma w ogóle serce do góry nogami, no wiecie, jeszcze robi się echo, inne badania.